Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. W tym filmie pokażę Wam, w jaki sposób połączyć ze sobą przewody aluminiowe i miedziane. Wykorzystamy pastę stykową Wago Alu Plus. Z narzędzi przyda się nóż monterski dla elektryka. Zamiennie można zastosować papier ścierny oraz ściągacz izolacji ręczny lub manualny. Do łączenia przewodów aluminiowych można zastosować cztery rodzaje złączek instalacyjnych: Wago 773, Wago 2273, Wago 224, tak zwane złączki oświetleniowe od Wago, oraz Wago 222 z dźwignią. Pod określonymi poniżej warunkami dopuszcza się podłączanie jednodrutowych przewodów aluminiowych do niektórych złączek z zaciskiem sprężynowym. Złączki wyposażone są w zaciski Pushwire seria 2273 i 773 lub w zaciski Cage Clamp seria 222 lub 224. Złączki maksymalnie do 4 mm2 oraz maksymalny przekrój przewodu aluminiowego 4 mm2. Do otworu, gdzie będziemy montować przewód aluminiowy, należy wcisnąć pastę stykową Wago Alu Plus. Uwaga! Nie dopuszcza się łączenia przewodów aluminiowych za pomocą złączek instalacyjnych z serii Wago 221. Można także stosować złączki listwowe Wago. Nie dopuszcza się do podłączania przewodów aluminiowych do zacisków Push in Cage Clamp. Rodzina złączek Top Job S. Główne cechy użytkowe pasty stykowej Alu Plus: ograniczenie dostępu powietrza do zacisku i zapobieganie utlenianiu miejsc styku, zapobieganie korozji elektrolitycznej pomiędzy przewodami aluminiowymi a miedzianą szyną prądową złączki, likwidacja warstwy tlenku w momencie wprowadzania przewodów do zacisku typu pushwire, zapewnienie długotrwałej ochrony antykorozyjnej. Instrukcja podłączania przewodów aluminiowych. Po pierwsze, należy odizolować przewód aluminiowy na długość wskazaną na karcie katalogowej dla danej złączki, oczyścić utlenioną powierzchnię odizolowanej końcówki przewodu aluminiowego, nałożyć na powierzchnię końcówki przewodu aluminiowego warstwę pasty stykowej Alu Plus. Do otworu złączki, do którego będzie montowany przewód aluminiowy, wprowadź za pomocą specjalnego aplikatora strzykawki pastę stykową aż do momentu pełnego wypełnienia zacisku. W przypadku zacisków Cage Clamp oraz otwieranych za pomocą dźwigni, przed naciśnięciem tłoczka strzykawki otwórz sprężyny za pomocą narzędzia montażowego lub dźwigni. Wetknij przewód aluminiowy do zacisku i należy przestrzegać maksymalnych natężeń prądów dla przewodów aluminiowych. Wykorzystamy złączkę instalacyjną Wago 222. Mierzymy, ile musimy izolacji zdjąć, w tym wypadku 10 mm, i za pomocą noża monterskiego dla elektryków precyzyjnie zdejmujemy izolację z przewodu. Wszystko jest ok. Z drugim przewodem dokładnie to samo. Za pomocą noża monterskiego lub papieru ściernego oczyszczamy przewód aluminiowy. Można zastosować papier ścierny. Nakładamy pastę stykową Wago Alu Plus na przewód aluminiowy.
Jeżeli mamy jakieś uczulenia, najlepiej wykonywać pracę w rękawiczkach. Do otworu, do którego będziemy wsuwać przewód aluminiowy, wciskamy pastę stykową Wagu Alu Plus. Wsuwamy przewód aluminiowy do oporu. Dźwignię opuszczamy i gotowe. Przewód miedziany wsuwamy do otworu, do którego chcemy. Nie musimy wciskać pasty stykowej do otworu pustego lub tego, do którego wkładamy przewód miedziany. Dziękuję za uwagę. Cześć!